Witam, Dawid Gatry ze strony sped.pl. Chcę zrobić krótką recenzję ciekawej aplikacji dla Androida, która się nazywa Gentle Alarm. Jest to program zrobiony przez niemieckiego programistę. I 4 miesiące temu pisałem o różnych gadżetach, które pozwalały za pomocą smartfonu, generalnie przez Bluetootha, gadżet łączył się ze smartfonem, zapisał wszystkie informacje i informował, w którym momencie uruchomić budzik, żeby nas obudzić w optymalnym momencie, wtedy kiedy mamy płytki sen. Dzięki temu teoretycznie to powinno powodować, że budzimy się bardziej odpoczęci. No i Michał, czytelnik pd.pl, zwrócił mi uwagę, że jest taka aplikacja jak Gentle Alarm, że powinienem wypróbować, ponieważ działa na podobnej zasadzie co te gadżety, z tą różnicą, że to jest tylko software'owe i kosztuje bardzo mało, bo to jest 6,50 zł. Można i kupić aplikację za pomocą strony autora i on wysyła mailem po prostu instalkę. My ją wrzucamy sobie na Androida i od tego momentu, za każdym razem, kiedy autor wprowadzi jakąś aktualizację lub zmianę, wysyła nam maila automatycznie informując, co zmienił, wraz z plikiem instalacyjnym i cały czas program jest aktualizowany i żyje, więc to jest bardzo fajne. No i generalnie zasada jest taka, że ustawiasz sobie budzik, powiedzmy o 6, a on zacznie budzić się o 5.30 w taki sposób, że budzik będzie bardzo, ale to bardzo cichy. Na zasadzie taki, że jeśli jesteśmy w głębokim śnie, to jest tak cichy, że i tak go nie usłyszymy. I przez to możemy spać dalej. On to chyba robi, jeśli dobrze pamiętam, przez tę minutę czy coś, próbuje nas budzić. Jeśli nie daje rady w tym okresie, to trudno, idzie dalej. I po 30 minutach znowu próbuje nas budzić, tym razem aż do skutku. Więc to jest bardzo fajne. Aplikacja jak na razie działa bez zarzutu i faktycznie mi pomogła, zwłaszcza jak o tej aplikacji się dowiedziałem przed wyjazdem do Barcelony na targi, które tam się odbyły i był to fajny test, żeby sprawdzić, czy faktycznie program jest w stanie mnie obudzić, nawet jeśli mało śpię. Ponieważ jak wiadomo, na targach tam było dużo do robienia, trzeba było potem dużo pisać i było bardzo mało snu. Był też jeden dzień, gdzie spałem 2 godziny, budziłem się, robiłem coś na komputerze, spałem 2 godziny, budziłem się, więc zrobiłem taki cykl, ale i tak pomimo tego program nie miał żadnego problemu, żeby mnie obudzić i faktycznie działa. Kiedyś miałem straszne problemy, znaczy przeważnie mam rano, cały czas je mam, że kiepsko mi się wstaje, ale za pomocą tego budzika naprawdę jest to milszy sposób budzenia i faktycznie działa tak, jak powinien. Wtedy się czuję zdecydowanie mniej zamulony i też nie ma tego, jakby to powiedzieć, tego strachu, że usłyszysz ten budzik na całą epę, za przeproszeniem. Taki sposób budzenia znacznie przyjemniejszy, delikatny i po prostu budzimy się, o fajnie, budzik dzwoni, ale nie, że o mój Boże, zdaje mi na nerwach i zaraz muszę go wyłączyć, tylko okej, budzi mnie, to poczekam jeszcze 50 sekund, no to wyciągnę rękę, no to teraz tam go wyłączę. Więc to jest fajne. Dodatkowo ma też fajną funkcję budzika nocnego, na zasadzie takiej, że jeśli włączymy go w specjalny tryb, to jeśli włączymy smartfona, to wyświetli się po prostu godzina. Więc całkiem fajne. No i za chwilę wszystko pokażę. No więc tak, mamy główny ekran aplikacji. Po pierwsze, po zainstalowaniu pojawia się również tutaj ikonka, co pozwala szybko uruchomić aplikację. Mamy godzinę, mamy oczywiście, kiedy jest następny budzik. Mamy u góry Alarms, Profiles i Night Display. Zacznijmy od Alarms, gdzie po wciśnięciu menu oczywiście możemy dodać lub usunąć lub jeszcze przydać jakąś pomoc, czyli generalnie właśnie, aplikacja też na tyle fajna, że po angielsku jest napisane, ale wszystko jest opisane patologicznie, jak z niej korzystać, bardzo szczegółowo, bardzo fajne i na pewno jeśli przyzwyczajony do tego, że warto czytać, co się dzieje na ekranie, to naprawdę tutaj jest wszystko opisane jak powinno. No i mamy tak, ja mam ustawiony tydzień i weekend, tak, czyli o 6.30 budzimy się w ciągu tygodnia, a w weekend o 7.30. Teraz tak, tapniemy na to, ja mamy tak, nazwę dzwonka sobie ustawione, jest włączony, safe alarm, to jest to, o czym mówiłem, że jeśli program nie uda nas obudzić,
to będzie wejdzie w tryb, gdzie będzie dzwonił jak najgłośniej tylko może, żebyśmy się tylko budzili, więc to jest ważne. I jak wspomniałem, na przykład klikniemy na info, to mamy tu na dole informację, co to znaczy. Za chwilę zniknie właśnie. Profile with pre-alarm, czyli z tym trybem, że 30 minut przed czasem spróbuje nas obudzić. Jeśli się znajdziemy w trybie, w tym, jak się nazywa, w płytkim śnie, to usłyszymy to i się obudzimy na czas. Jeśli nie, no to po 30 minutach znów zadzwoni i spróbuje nas obudzić delikatnie. No i teraz tak, edit profile, to możemy sobie różne tutaj opcje ustawić. To oczywiście, jak mówię, wszystko jest ładnie opisane. Za każdym razem, jak uruchomimy pierwszy raz jakąś opcję, to się takie coś pojawi. No i tu możemy sobie zmienić ten prealarm, czyli jak to ma wyglądać. 30 minut. Możemy sobie stwierdzić, że jest coś innego, ale standardowo człowiek wychodzi właśnie z tego trybu głębokiego snu i płytkiego co 30 minut mniej więcej, więc ja bym tego nie zmieniał. Sound możemy sobie zmienić, możemy zmienić początkowy volume, czyli na przykład mam 25% tutaj ustawione. Fade in, czyli przez 2 minuty będzie wzrastać natężenie dzwonka. Teraz tak, co 2,5% będzie się podwyższać. Duration, czyli po prostu 5 minut, repeat, powtarza. I teraz ma główny dzwonek, weekly alarm, czyli po prostu, że możemy sobie ustawić, w które dni ma ten budzik dzwonić. Ja mam oczywiście ustawione, że w tygodniu. I analogicznie mamy to samo w weekend. Teraz tak, profiles. Tu są te profile standardowe, tutaj nic nie zmieniałem, bo mi się nie chciało. Traditional, czyli jeśli wejdziemy tryb traditional, to po prostu budzik dzwoni normalnie. I to jest ta wersja with prealarm, czyli jak widać, że z odstępem 30 minut 25% dzwonka przez 2 minuty będzie go zwiększać. Całość będzie trwać 5 minut i tutaj ten główny dzwonek. I oczywiście jeśli wciśniemy menu, możemy sobie dodać nowy profil, możemy sobie go skonfigurować jak nam się to po prostu podoba. Więc duże tutaj pole do popisu. Teraz najciekawsza opcja to jest na przykład Night Display, czyli to jest tryb, który powoduje, że jeśli wyłączymy smartfona i go włączymy, po pierwsze nie otrzymujemy blokady ekranu pod Androida, tylko po prostu ten budzik. Jeśli byśmy wyszli z tego czegoś, to wracamy do, jak się nazywa, do aplikacji. Jeśli włączymy, to już będziemy mieli, jak się nazywa, tryb noc, znaczy, przepraszam, blokadę androidową. Co ciekawe, jeśli użyjemy przycisków odgłośności, to zmniejszamy czcionkę. Fajne. Jeśli przejdziemy palcem po lewej stronie, zaraz tą stronę, to możemy zmniejszyć natężenie światła, żeby po prostu wiadomo, że w nocy, jeśli o czwartej byśmy sobie to odpalili, to byśmy ślepi, gdyby to działało na maksa. A tak to możemy sobie delikatnie ustawić mniejsze podświetlanie. Oczywiście możemy też włączyć na maksa, gdybyśmy tego chcieli w nocy zrobić. I chyba jeszcze można zmienić kolor, tak jest. Close, czyli powiedzmy, nie wiem, jak chcę czerwone. I nic się nie stało, może było warto wyczytać. Choose the desired color, the press on the circle. A widzisz, trzeba jeszcze nacisnąć na circle. No i boom, mamy na czerwono. Jak mówię, ta aplikacja jest na tyle fajna, że wszystko jest napisane. Co robimy, jak robimy i po co to robimy. Wow. Ale dziko. A sobie zostawimy na zielono. Podoba mi się. I teraz też jest napisane, za ile godzin następny dzwonek. Czyli po prostu budzimy się w nocy, patrzymy, o, jeszcze mam 2 godziny snu, super. Teraz tak, spróbujmy ustawić jakiś alarmik, żeby nam zaczął dzwonić już niedługo. Żeby wam pokazać, jak to działa. No jak słychać, jest bardzo, bardzo cichy. Oczywiście z czasem będzie się zwiększać. Jeśli włączymy, to mamy taki widok. Godzina, która jest i przez jaki czas, znaczy ile czasu już minęło od miejsca, kiedy zaczął dzwonić. Jest fajny, wielki guzik snooze. I am awake, czyli jestem wstanięty, obudziłem się i koniec tematu.
Więc za 6,50 uważam, że warto ten program kupić. Jest dostępny na stronie producenta i nie trzeba korzystać z marketu, żeby go kupić, bo wiadomo, w Polsce nie można kupować jeszcze w andrejtowym markecie.